Chwała Bogu za to, że możemy słuchać tyle o Jezusie Chrystusie. Niektórzy potrzebują się przewietrzyć, ale niech to wietrzenie im posłuży ku dobremu. Wiecie, będę czytał z Księgi Mateusza słowa, które znacie na pamięć, ale ja jednak przeczytam. Z 11 rozdziału, 30 wersetu. I posłużę się tym przekładem greckopolskim. Bowiem jarzmo me łagodne i ciężar mój lekki jest. I o czym tu mówi Chrystus? Słowa, które, jeszcze raz powtórzę, wielu z nas zna. Czytałem je któryś raz z rzędu i nagle podskoczyłem z radości. Dziękując mojemu Panu, że każdemu może otworzyć oczy, jeśli o to proszą. No właśnie, tak pomyślałem sobie w tym momencie o moim Panu Jezusie Chrystusie. Że jarzmo Jego łagodne i ciężar mój lekki jest. Pokażcie mi lekkiego człowieka. Nie mówię, wiecie dobrze, nie chodzi o fizyczność, grawitację i tak dalej. Pokażcie mi lekkiego w charakterze człowieka. Pokażcie mi człowieka, którego ładunek jest lekki. Pokażcie mi człowieka, może są różnice, jeden cięższy, drugi lżejszy, ale lekki, właśnie ten ładunek od Chrystusa Jezusa, On sam jest lekki dla tych, którzy chcą Nim żyć. W Jego charakterze nie ma żadnego ciężaru. W Jezusie Chrystusie nie ma żadnego ciężaru. Dzięki Bożej łasce potężnej Pan dotknął się mojego serca, mogłem się nawrócić, mogłem się na nowo narodzić. I dziękuję za to Panu Jezusowi Chrystusowi, że to się mogło stać. Ale ile jeszcze zmian potrzebuje? Ile jeszcze ta żona tego ciężaru, tego Leszka musi nosić najbardziej? Ile jeszcze wierzący inni muszą tego Leszka nosić? To sam Pan tylko wie. Ci, którzy tam trochę tego noszą. Ale Chrystus, żaden ciężar, ładunek Jego lekki. Nikt z ludzi nigdy nie będzie mógł powiedzieć, że noszenie Ciebie, Jezu, było ciężkie. Że noszenie tego, kim jesteś, było takie ciężkie. Było takie uciążliwe, że padłem pod Twoim ciężarem. I nie mogłem już dalej iść za Tobą. Pada się pod swoim ciężarem, kiedy się nie patrzy na Chrystusa. Pada się pod brzemieniem swoim, ładunkiem swojego charakteru, ładunkiem swojej osoby, ładunkiem swojego postępowania. Pada człowiek i widzimy, że po prostu już nie daje rady. Dlaczego? No właśnie dlatego, że nie bierze Chrystusa. Wyłącznie, a wszystko inne zostawia u Niego. Wszystko inne składa u Niego. Później chodzą ludzie ze swoimi ładunkami. Odchodzisz do Niego, a tam ciap, masz wrażenie takie, że spada coś nagle na Ciebie. Jakby potężna, tonowa jakaś kula. I myślisz sobie, ale zaraz. Jakim prawem? Dlaczego teraz rzucasz to na mnie? Miałeś to zrzucić na Chrystusa. Dlaczego ten ładunek teraz rzucasz na mnie? Kim ja jestem, żebyś go na mnie zrzucał? Miałeś iść z Nim do Jezusa. Czytasz Słowo Boże? Wiesz, co Chrystus mówi? To więc idź z tym ładunkiem do Chrystusa. Są rzeczy oczywiście, które też trzeba porozmawiać z braćmi, którzy mogą pomóc. Czy z siostrami, które mogą pomóc. Jakby otworzyć się w doświadczeniu. Ale ładunek zawsze składajmy u Chrystusa. Ten ciężar zawsze składajmy u Chrystusa. Jedyny, który może ponieść wszystko. A sam sobie jest lekki. Kto idzie z Chrystusem i ten, kto będzie miał Chrystusa, będzie mógł biec. On nie będzie jak miał plecaka ze 100-kilogramowym obciążeniem czy jakimś tam.
I teraz będziesz krzyczał do niego, biegnij, biegnij. On nie będzie mógł nóg oderwać od ziemi, jeśli w ogóle się jeszcze podniesie. Ale ktoś, kto ma Chrystusa, będzie mógł biec. Biec i nie ustawać. I nie mdleć. Bo właśnie Chrystus jest lekki. Przyjemny w obyciu. Ma doskonały charakter. Tam nie ma błędu. Dlatego ten Chrystus nawołuje nas i mówi: bądźcie tacy jak ja, żebyście mogli wytrwać przy mnie. Żebyście mogli jedni drugich nawzajem te ciężary wziąć i złożyć u Jezusa Chrystusa. Nieraz może być taka sytuacja, że razem przychodzimy na kolanach, że ktoś ma jakiś problem, przychodzimy razem na kolanach i składamy to razem u Jezusa Chrystusa. I to jest wspaniałe. Nie brać tego. I bardzo często później ten, który będzie składał ten ciężar z tobą, później będzie w swojej komorze wołał do Pana, żeby tylko w żadnym wypadku nie brać go na siebie. Bo wie, że nie podoła najmniejszym rzeczom, a co dopiero tym większym w chrześcijaństwie samemu, jeśli nie będzie Jezusa Chrystusa. I wiecie, to się wszystko ze sobą wiąże. Dlatego wspaniale rozradowało mnie to, że prawdziwe chrześcijaństwo w Chrystusie jest takie jak On, jest lekkie. Dopiero to, kiedy w którym wklada się grzech, dopiero to, które staje się cielesne, które staje się, można powiedzieć, światowe, jest ciężkim, obciążającym ludzi chrześcijaństwem. I później mów do takiego człowieka: powstań w Chrystusie. A on mówi: nie da się. A dlaczego się nie da? Bo grzechy ciążą na nim. A dlaczego ciążą? Bo nie było Chrystusa. Bo ich nie złożył u stóp Chrystusa. I wolny nie pobiegł za nim. I dlatego właśnie wielu jest ludzi ciężkich. Ciężkich ludzi. Dlatego też nieraz i ten czas ostateczny będzie taki. Będziemy mieli do czynienia z ciężkimi ludźmi. Ale Chrystus niezmienny. Droga wyjścia, złożenia tego ładunku jest u Chrystusa. I naprawdę niech Bóg nam przyda odwagi, śmiałości, żeby nieść Chrystusa. Nic więcej, a siebie, jeśli Bóg pozwoli, to w modlitwie do Niego. Kiedy patrzysz na zewnątrz, często myślisz sobie: jak tak? Czy da radę tak pójść dalej? Dlatego Chrystus zachęca nas, żebyśmy wytrwali w Nim. Żebyśmy z Nim nieustannie mieli relacje. Dlaczego? Bo On będzie na bieżąco z nas to ściągał. To nie jest taka sytuacja, że mi się zbiera, miara się dopełni i wtedy dopiero mogę przyjść do Jezusa Chrystusa. Wtedy dopiero jest otwarte miejsce i dopiero wtedy mogę to złożyć. Z każdą jedną rzeczą wiem, że mogę przyjść do mojego Pana Jezusa Chrystusa. Nawet tutaj, w czasie tego zjazdu, nieraz już przychodziłem z różnymi rzeczami do mojego Pana Jezusa Chrystusa i wiem, że On mnie przyjmie. Że kiedy widzi moje szczere serce, kiedy widzi, że wołam do Niego, modlę się do Niego, to wielokrotnie, wiele już razy w moim życiu mogłem tego doświadczać, że nigdy nie zamknął przede mną drzwi. Nigdy te drzwi nie były zamknięte, one były otwarte, one pozwala mi na to, że mógł szybko tam wchodzić i to składać. Bo on wie dobrze, że jak to poniosę samemu, zginę. I dlatego później patrzysz na ludzi, a oni są obciążeni. Myślisz sobie: no jak to? Chrystusem tak obciążeni? Chrystusem tacy ciężcy? No nie sobą, ale jak sobą? No przecież Chrystus powiedział, żeby wszystko złożyć u Niego. Żeby wziąć Jego charakter. Na nowo się narodzić. Jeszcze nie słyszałem, może takie porównanie słabe, ale nigdy nie słyszałem, żeby moje dziecko powiedziało mi, że jest takie ciężkie w wadze. Kiedy na nowo narodza się dziecko, no nie myśli sobie, ono po prostu biega, ono się cieszy, raduje. Ono jak ma coś za ciężkiego, to tego po prostu nie podnosi. To czeka na rodzica, żeby to przeniósł. I chwała Bogu za to, że
Chrystus nas jest gotowy każdego z nas ponieść, każdego z nas znieść. Otwórzmy list do Galacjan. Kiedy się służy temu Chrystusowi, to jest się jeszcze częściej u Niego z tymi ładunkami, ale zawsze je odbiera. Nigdy nie mówi, a teraz znieść go sobie samemu. W jakimś sensie troska, to co pisał Paweł, jest takim obciążeniem, ale tu już widzimy wyraźnie służbę, tu już widzimy wyraźnie ciężar noszenia innych ludzi, gotowość do tego, którą dał mu sam Chrystus. Szósty rozdział tego listu do Galacjan. I tutaj piąty werset. Tak samo tutaj widzimy. Każdy bowiem własny ładunek poniesie. No i teraz pytanie, jaki ładunek niesiemy? Jaki ładunek dzisiaj niesiemy? Czy jest to Chrystus? Czy niesiemy Chrystusa w swoim sercu? Zanosimy do innych? Czy przechodzimy z tym Jezusem Chrystusem do innych? I chociażby nawet było tak, że będzie to niełatwe dla drugiej osoby. Ale to, co też powiedział Paweł do Efezjan, zawsze powiesz prawdę. Będzie to ładunek pełen prawdy, pełen miłości, łagodności, ale zawsze prawdy. Ktoś by powiedział, no w kontekście to jest akurat no, według tego, jak postępujesz, według tego, jak żyjesz. Ale my wiemy dobrze, że tak jest i nie inaczej. Że każdy z nas musi zbadać swoje serce. Co niesie? Kiedy idzie z kimś, czy rzeczywiście idzie i jest gotowy skakać z radości, w wolności Chrystusowej, że znalazł miejsce, którego inni nie znajdując, po prostu mordują się pod ciężarem swoim. I tak naprawdę, kiedy patrzę nieraz na ludzi, którym wydawałoby się, że przychodzi do głowy wolność i gdzieś idą w swoje zamysły, odchodzą od Chrystusa, to sobie myślę, w jaki ciężar wy wchodzicie, kochani. W jaki ciężar wy wchodzicie, nie poniesiecie go. Nie poniesiesz swojego ciężaru charakteru, swojego ciężaru obsowania z ludźmi, swojego ciężaru grzechu, który ci się znowu nawarstwia, nie poniesiesz. I tak ludzie patrzymy później i myślimy sobie, co się dzieje, że ten człowiek pada. I gdzieś obserwujemy, odchodzi i patrzymy zamiast, co się z nim dzieje, zamiast wytrwać gdzieś nawet, kiedy już ma jakąś swoją decyzję. To on leci w dół i się czołga, a później nagle go znika, go nie ma. No właśnie wziął ciężar swój z powrotem na siebie. Wziął swój charakter, wziął swoje postępowanie wcześniejsze, z powrotem to, co Chrystus z niego ściągnął. Ten człowiek z powrotem założył jak plecak z ogromnym ładunkiem, z powrotem na siebie. I później patrzysz na tego człowieka i sobie myślisz, smutny to stan. Przerażający to stan. Myślisz sobie o tym człowieku, człowieku, nie dasz rady. Jakimś niebu siłaczem. Fizycznie. Nie dasz rady, nie poniesiesz. Żaden fizyczny mięsień, żadna sprawność fizyczna nie była w stanie ponieść naszego grzechu. Naszego charakteru. Dobrze jest, kiedy znamy, mamy świadomość, to jakimi jesteśmy ludźmi, jakich wielkich zmian potrzebujemy. I przyznajemy się do tego. To jest ogromny skarb. Kiedy widzimy jeszcze, ile potrzebujemy zmian. Kiedy nie mówimy o sobie jako tych, którzy już zupełnie nic złego nie robią. Ale nawet wtedy, kiedy uświadamiamy to sobie, jakimi jesteśmy ludźmi. Kiedy Duch Święty nam uświadamia to, to nigdy nie starajmy się tego samemu poprawić. Wiesz, co jest właśnie, mnie to zachwyca u Jezusa Chrystusa. To jest takie wspaniałe u Jezusa Chrystusa, że On mi pokazuje, co mam zmienić. I On daje pełnię siły do tego, żeby to uczynić. Pełnię siły.
Nie chcę ani 1% mojej, powiedziałbym kto obrazowo, mojej baterii. Nie chcę ani 1%. Nie chcę 100%. Niczego nie chce ode mnie. On chce tylko, żebym się mu poddał. Żebym przyszedł w pokorze do niego. Poddał się mu. A wtedy on to ze mnie ściągnie. Ileż to razy borykaliśmy się i patrzymy naprawdę na ludzi, którzy się borykają i myślą sobie, jestem lepszym człowiekiem, będę lepszym człowiekiem, będę się modlił 4 godziny dziennie, będę robił specjalne rzeczy, będę ludziom w świecie mówił cały czas Ewangelię. I to robią oni. W pewnym momencie patrzysz, coś się nie tak z nimi dzieje. Coś się nie tak z nimi dzieje. Patrzysz, mówisz, objawy? Właściwe. Powinno się zwiastować Ewangelię. Powinno się czytać Słowo Boże. Powinno się modlić. W takim razie co jest nie tak? Przyczyna. Przyczyna jest nie tak. Ten człowiek to robi we własnej sile. I później co się dzieje z tym człowiekiem? Tak jak mogliśmy słyszeć. Z tym przychodzi własna sprawiedliwość i oskarżanie innych. Ciężar dobiera ciężar. I później ten człowiek pada. Pada, leży. Wydaje mu się, że to Chrystus w nim robił. A Chrystus mówił, nie, mnie w tym nie było. Ty miałeś to robić w mojej sile, w mojej mocy. Nie samemu. Ja cię do tego spokojnie przygotował. A ty leżysz i myślisz sobie, że sam to wszystko uczynisz. Sam temu podołasz. Po prostu pójdziesz w sile człowieka i to zrobisz. I nieraz jest tak, że nawet wtedy Bóg może użyć. Prawdą jest to. Ale musimy badać nasze serca. Z czego wywodzi się to? Musimy badać, skąd wywodzi się siła do czynienia dzieła Bożego. Skąd ta siła się wywodzi? Ze mnie? Czy chcę do tego coś przyłożyć od siebie? Czy ten Chrystus, który jest lekki, później patrzysz jak obcowanie z takim człowiekiem, który niesie Chrystusa, prawdziwego Chrystusa, który bierze to wszystko, składa na Niego. Patrzy, że ten człowiek jest inny w obyciu. On jest lekki. To nie znaczy, że teraz będzie gwoździem programu, ale to znaczy, że on po prostu nie chce nikogo skrzywdzić. Czasami odejdzie na bok, bo ma świadomość, że jeszcze tak wiele potrzebuje zmian. I w jakiejś rzeczy, w jakiejś rozmowie, w czymś nie będzie chciał brać udziału, bo będzie wiedział, że jeszcze ma, że jeszcze Chrystus mu pokazuje, że jeszcze jest jakiś ciężar w tobie. Jeśli teraz nie pozwolisz na to, żeby ten ciężar został mi oddany, to ten ciężar spadnie na kogoś innego i spowoduje mu może krzywdę. Jak dobrze jest słuchać się Chrystusa. Jak dobrze jest mieć ucho zawsze czujne na Chrystusa. Bo On nam mówi wiele razy. Słyszeliście nieraz już tutaj, no ja słyszałem, a wy myślę, że może jeszcze czujniej. Ile Pan nam pokazał, jest rzeczy do zmiany. Chyba, że ktoś już nie potrzebuje zmiany, ale ja widzę, ile już tutaj. I myślę sobie, że już teraz po prostu dziękuję za to Bogu i proszę o to, żebym miał pamięć. Do tego zacznę pewne rzeczy zapisywać. Bo jeśli będzie tego dalej, to będę wiedział, że muszę to zapisywać, żeby o tym pamiętać. Że ile rzeczy muszę mu składać. I idę i gdzieś Bóg chce, żebym szedł w tej modlitwie. Zachęca mnie do tego. Brakuje mi jeszcze tego zapału, tej gorliwości, ale proszę Go o to. I idę do Niego. I słyszę gdzieś coś. Idę do Niego i mówię, Panie, chcę to złożyć u Ciebie. I jak najszybciej, skoro pokazałeś mi ten ładunek, ten mój ładunek, jeszcze ładunek mojego charakteru, mojego postępowania, który ciężarem jest gdzieś dla mnie i rzeczywiście w pewnych sprawach nie mogę dlatego ruszyć, w pewnych tematach tak swobodnie, tak jasno, tak podskakując, to proszę Cię, ściągnij. I dlatego moją ogromną wdzięcznością do Pana jest to, że dał nam modlitwę. Że dał nam modlitwę. Zakończa się dzień zjazdu. Daje nam komorę. Zamykamy drzwi za sobą, jeśli jest to pomieszczenie z drzwiami. Zamykamy te drzwi za sobą i wołamy do naszego Pana, który zna każdego z nas na wskroś. I wie, co nam dolega, jak mogliśmy tu słyszeć. Chwała Bogu za to. Bo to powoduje, że naprawdę komuś zależy na mnie.
To powoduje wdzięczność, że mojemu Chrystusowi zależy na mnie. Że On nie jest jak ludzie w tym ludzkim wojsku. Nie byłem, ale z tego co słyszałem, tak jest. Że nakładają na ludzi ciężary i każą im łazić nie wiadomo ile. A później ci żołnierze już padają zmęczeni, a ci się wyżywają na nich dalej. To nie Chrystus, On nie ma z tym nic wspólnego. On sam powiedział, że poniósł wszystko na krzyż. On sam powiedział, że poniósł to wszystko na krzyż, aby człowiek nic nie musiał nosić. O, jak to jest cudowne, jak to jest wspaniałe. Że nie tylko chce ratować mnie, ale że gotów jest wszystko mi zabrać, co mi będzie przeszkadzało w tej drodze. Co mi będzie ciążyło w tej drodze. Wszystko mi zabierze. Jaki cudowny, wspaniały przywódca. Jaki cudowny wódz. Nie męczy swojego wojska, jak Saul i inni. Widzimy w Starym Testamencie. Ci zmęczeni, ale ten gna ich jeszcze dalej. To nie Chrystus. Może być dziecko Boże zmęczone, ale Chrystus, chodź do mnie. Mówi, chodź do mnie, u mnie jest ukojenie. U mnie jest odpocznienie, czytamy wcześniej, od 27. Ja wezmę to od ciebie. Chodź do mnie i chodź dalej za mną. Ten młodzieniec mógł zrzucić największy ciężar, jaki go ugniatał. To bogactwo. Mógł zrzucić ten ciężar. Już by go nie gniotło. Chrystus chciał go uwolnić od ciężaru. Te wszystkie pieniądze, to wszystko. Chciał go uwolnić od ciężaru. Chrystus chce nas uwalniać od ciężaru. I czy to by były pieniądze, czy to by były domy, czy to by były domy, żony, dzieci, mężowie. Uwalnia nas od ciężarów, żebyśmy sami ich nie nieśli. Naprawdę, nieraz to może być tak, że mąż, żona. To może być taki ciężar, że on... Bardziej patrzysz na niego. Bardziej patrzysz na to, żeby sobie tą osobę nosić, żeby to dobrze zrozumieć, niż żeby Chrystusa, za Chrystusem iść. I to jest nie ciężar tej osoby bardzo często, ale to jest mój ciężar. Bo ta osoba chce wolności, ale ja nakładam na siebie ciężar. Przez to, że gdzieś staram się sam zbawić tą drugą osobę, ratować, ochraniać, nie wiadomo co jeszcze robić. Dlatego dziękuję Bogu za to, że w Chrystusie Jezusie uwalnia od wszystkiego. Nie ma rzeczy, od której by nie mógł uwolnić. Również z tych wszystkich, jak już mogliśmy słyszeć, nałogów, z tego wszystkiego. On uwalnia. Dlaczego? Bo nie da rady z tym ciężarem iść za Chrystusem. Nie da rady. Będzie gniót, a znowu człowiek padnie pod nim. I o to chodzi. Ciało i tak kiedyś umrze, i tak kiedyś zginie. A ten ciężar będzie powodował tylko grzech za grzechem i upadanie. 12 rozdział listu do Hebrajczyków. Bogu dzięki za to, że jeszcze daje cierpliwość i siły w słuchaniu. Ciała mdłe, ale duch ochoczy. Dziękuję Bogu za to. 12 rozdział, 1 werset. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Zobaczcie, to jest ciężar i grzech, który nas usidla. Zrzuciwszy z siebie. No gdzie? Po drodze? Gdzieś tam? Nie da rady. On nie zrzucimy go sobie gdzieś tam. On musi być zrzucony u Jezusa. Tylko Jezus, mówiąc jeszcze bardziej obrazowo, Chrystus może go ściągnąć z nas. Tylko Chrystus wie, jak to uczynić, jak uwolnić nas od tego ciężaru. Człowiek sobie myśli, a uwolniłem się po drodze. Jakoś tak przyszło. Szedłem sobie drogą i tak przyszło. Wszystko, co jest prawdziwym uwolnieniem, jest uwolnieniem wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Jest uwolnieniem przyjściem do Jezusa Chrystusa i On wie, jak to z nas, inaczej mówiąc, odblokować.
jak to z nas ściągnąć. To są straszne, diabelskie, podstępne, sprytne, można by było nawet powiedzieć jakoś zaszyfrowane blokady. Chrystus zna te blokady. Chrystus wie, jak je wszystkie zerwać z nas. Chwała Bogu. I dlatego też dodaje nam jeszcze więcej radości w tym wyścigu. I co tu jest powiedziane? Biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. I wtedy biegnijmy. I wtedy taki człowiek, widzisz, jak on biegnie. Nawet chód już dla niego jest za słaby. On biegnie za Chrystusem. Tak mówiła ta pieśń. On wtedy biegnie za Chrystusem, bo ma tyle sił. Nie jest ociężały na skutek jakiegoś grzechu, jakiejś cielesności, ale biegnie za tym Chrystusem. I wtedy ta Ewangelia, którą zwiastuje temu człowiekowi, napotkanemu po drodze, jest Ewangelią wolności. To nie jest Ewangelia wtedy tego ciężaru. Wtedy ten człowiek nie nakłada na nikogo ciężaru i nie mówi, że chrześcijaństwo to taki straszny ciężar, taki mozuł, taka straszna rzecz. No ale trzeba, bo jeśli człowiek chce być w tym niebie, to trzeba. Nie. Prawda to jest, że wiele bojów, ale najwyższą prawdą jest to, że Chrystus jest zawsze tym, który idzie przodem. Chrystus jest zawsze tym, który odciąża w tym boju. I dlatego tylko tak jest, jak ludzie tak już mówią, bo mówią tak ludzie. Dlatego tylko, że sami coś myślą sobie, sami dla siebie chcą być Chrystusami. Sami dla siebie chcą być zbawicielami, wyzwolicielami i później jest jak jest. Padają. I co, gotowi? Wiedzieli, jak się wyzwolić? Wiedzieli, jak to zrobić? Nikt nigdy nie wiedziałby, gdyby nie Chrystus. I tylko Chrystus wie. On posiada tą wiedzę. On posiada tę mądrość. On doskonale wszystko wie i zajmuje się tym od środka. Gdybym niósł dzisiaj na plecach fizycznie, to możesz podejść mi go ściągnąć, pomóc, go nieść. Ale jak mi pomożesz w niesieniu ciężaru w moim sercu? Jest pewien sposób. Zanosząc mnie na swoich kolanach do Chrystusa. Zanosząc mnie do Niego. Ale i tak ten Chrystus właśnie musi przyjść i zdjąć to ze mnie. Dlatego Panu chodziło o to. I na tym też polega ta wzajemna miłość, kiedy możemy w tym sobie pomóc. Kiedy nawet rzeczywiście jesteśmy gdzieś trudni, to wtedy przychodzimy do naszego Pana. I On widzi to. 15 rozdział Rzymian. Listu Pawła do Rzymian, zmierzając już. 15 rozdział. To jest temat, ja wiem, znany nam, ale jak patrzę, jak wielu ludzi jest zmęczonych. Patrzę często też na siebie w tym lustrze Słowa Bożego i właśnie tutaj też, kiedy słucham i myślę sobie, Panie, mój kochany Jezu, ileż to razy człowiek sobie myślał, że już może być taki swobodny, taki wolny. Rzymian 15. Że możesz być taki wolny. Wydawało się człowiekowi. Dlatego im więcej widzę Chrystusa, tym bardziej padam przed Nim i mówię, Panie, jaki Ty masz doskonały wzrok. Jaki Ty masz święte, czyste oczy. Jak Ty przejmujesz mnie na wskroś. Bo już mnie się tak wydawało, że już tak jest lepiej. Że już tak jest dobrze. A Ty znowu prześwietlasz mnie swoim wzrokiem. I mówisz, uwolnij się od tego. Od tego. I od tamtego. Bądź wolny od tego ładunku. Żebyś mógł jeszcze pięknie skakać po tych wyżynach. Niesamowite. A my, którzy jesteśmy mocni, pierwszy werset. A my, którzy jesteśmy mocni, winniśmy wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. I widzimy tutaj, akurat Paweł też się wypowiada w całym kontekście, widzimy też o tych pokarmach, o tym niejedzeniu pewnych pokarmów, przez innych znowu jedzeniu, ale tutaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli jeszcze głębiej. Już kiedy jesteśmy na tyle mocni, żeby szybko przybiegać z tym do Chrystusa, bo to jest przez długie używanie, nabywa się władz poznawczy, to jest tak jak w jakimś sensie porównując to do fizyczności.
kiedy rzeczywiście wykonujesz jakąś ciężką pracę, to po jakimś czasie człowiekowi możesz pomóc. Dlatego, że twoje mięśnie są przygotowane do tego, żeby wziąć dany ciężar i gdzieś go przenieść. I dlatego o tym tutaj mówi Paweł. Jeśli już jesteś mocny w Chrystusie, żeby wziąć od kogoś to i zanieść do Chrystusa, bo nieraz jest tak, że ludzie nieraz padają pod jakimś ciężarem. Zamiast przychodzić do Chrystusa, jakby patrzysz na nich z boku i myślisz sobie, nie potrafią przyjść do Chrystusa. I często dzielą się z tobą tym, że już tak jest ciężko. Gdzieś dopadł ich diabeł. Gdzieś dopadła ich jakaś rzecz. I mówią ci o tym. I co teraz zrobisz? I teraz pójdziesz na kolana. I wtedy będziesz przynosił to do Chrystusa Jezusa. I w tym okazuje się prawdziwie ta moc. Nie w tym, że teraz będziesz o drugiego człowieka gdzieś mówił, o nim będziesz mówił i gdzieś komentował to w taki sposób ludzki. Że widzisz, patrz, następny. Ale będziesz miał to współczucie, tą litość połączoną z miłością. I będziesz chciał, wiedząc o tym, że możesz to przyjść do Chrystusa, że jesteś mocny, żeby to przynosić do Chrystusa, że tyle już masz doświadczeń w swoim życiu, że ilekroć przynosiłeś coś, to wyskakiwałeś, dosłownie i w przenośni nieraz, wyskakiwałeś z tego miejsca, gdzie to przyniosłeś, bo mówisz, Panie. Nieraz tak myślę, wiecie, to taka prosta, dziecięca sprawa, ale powiem, podzielę się tym, nieraz tak myślę, że gdyby ten pokój, w którym się modlę, miałby być zastawiony tym wszystkim fizycznie, co przynoszę do mojego Pana, to już bym do Niego nie mógł wejść. Tak by był zawalony. Ale u mojego Pana On zawsze wie, co z tym zrobić. I wiem, jestem świadomy tego, że kiedy przynoszę to do Niego, to On się z tym dokumentnie rozprawia. To On ma siłę, żeby to zniszczyć całkowicie. Całkowicie się z tym rozprawić. Całkowicie zabić. Można powiedzieć to. Całkowicie to rozwalić. Ma siłę. Chwała Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego też zanośmy. Nie miejmy upodobania w sobie samych. Nie miejmy upodobania. Nieraz nie wiemy już jak podejść do drugiego. Ale jeśli widzimy drugą osobę, która mówi, nie mogę tego ponieść. Wiecie, jaką odwagą jest poddanie się człowieka i powiedzenie, nie mogę tego ponieść. Jaką piękną rzeczą już jest przyznanie się człowieka do tego. Nie granie bohatera. Nie granie tego, który poniesie jeszcze 5 razy więcej. Mówienie, weź, poszukaj tam jeszcze czegoś, wezmę wszystko. A później patrzysz, że on z tymi rzeczami przy sobie ruszyć nie może. Szedłem ostatnio z placu budowy. I wziąłem sobie 4 torby. Mówię, człowiek już trochę nosił w swoim życiu. Ileż to ja przystanków robiłem po drodze. Jak mi było w rezultacie tak, no, żeby nie było głupio, no. Aż pani przechodząca obok spojrzała, co trzeba się w życiu nadźwigać. Ja mówię, no trzeba. A znam większe ciężary. No i chwała Bogu za to, że Chrystus to wszystko chce. Nam się nieraz wydaje. Naprawdę nam się nieraz wydaje. Poniosę. Co to takie? Tam sobie. I później głupcem jest ten, kto szarpie się z tym. Szamocze. I myśli sobie, doniosę to. Co, ja nie dam rady? No, tragedia. Naprawdę tragedia, bo tu fizycznie to jeszcze jest, jakoś można pomóc, ale jak duchowo i człowiek szarpie się z tym, to patrzymy na człowieka z boku i myślimy sobie, człowieku, giniesz! Daj sobie pomóc! Giniesz! Daj sobie pomóc! Przyznaj się do tego, że nie dasz rady! Zabiję cię to! Przyznaj się do tego! Przyjdą ci z pomocą! Zawoła się tego brata! Zawoła się tę siostrę! Zawoła się! Przyjdą, pomogą! Jaki człowiek jest dumny i honorowy w tych rzeczach, gdzie nie powinien, a tam, gdzie powinien mieć honor i dumę, to brakuje.
Ilu z nas, mężczyzn, ma z tym problem? Dlatego Chrystus zna nas doskonale. I mówi do nas: ja jestem prawdziwym mężczyzną, który wie, jak to nosić. Przyjdź do mnie, nauczę cię. Przyjdź do mnie. Efezjan 6 rozdział. Czy nie wyrywa się z naszych ust właśnie taka modlitwa, kiedy patrzymy na człowieka obok i zaczyna ten człowiek biadolić, narzekać? Co wtedy budzi się w twoim sercu? Powiedzenie mu: oczywiście nie biadol, nie narzekaj. Pozdrowowanie go, ale w twoim sercu, który kochasz, którym kochasz swojego brata, swoją siostrę, co się wzbudza wtedy? Wołanie do Boga: Boże, pomóż mu, ponieś to. Pomóż mu to ponieść. Dlaczego ten Izrael na pustyni nie zwracał się do Boga? Biadolił, a nie mówił: Boże, widzimy, jak jest ciężko. Widzisz, jak jest nam ciężko. Widzisz. Nasze ciała zwracają się przeciwko nam. Pomóż nam, Boże. Ale nie, biadolili, narzekali i oskarżali Boga. Zamiast ukorzyć się przed Nim. Przyznać się do tego, że nie dają rady. Powiedzieć temu Bogu to wszystko. Przyznać się: jestem, Boże, nieumiejętny, słaby, pomóż mi. Czy nie pomoże? Czy nie przybiegnie z pomocą? Co pokornemu robi? Łaskę okazuje. A co pysznemu? No właśnie, sprzeciwia się. Przeciwstawia się. 18. Werset tego 6 rozdziału do Efezjanistu. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzył usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Paweł? Taki bohater. Taki ktoś by powiedział: no, taki wielki, wielki, naprawdę wielki, silny w Panu. Co on mówi? Zanoście do Boga w każdej modlitwie i prośbie. A później mówi: i za mnie, aby mi, kiedy otworzył usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii. Pawle, brakuje ci śmiałości? Mam o to prosić Pana Boga, żeby ci śmiałości nie zabrakło? To ty się chwiejesz. Ty nie jesteś pewny siebie. Ty nie masz siły w sobie, Pawle. Właśnie Paweł miał siłę w Chrystusie. Dlatego prosił tych Efezjan, aby wołali za nim, aby miał jeszcze więcej tej śmiałości. Nie robił z siebie nie wiadomo kogo, ale mówił do nich i prosił ich, o co on ich prosił, co on im, można inaczej, nakazywał. Wszystko przynoście, Efezjanie, do Jezusa Chrystusa. Składajcie u Niego, Efezjanie. Wszystko u Jezusa Chrystusa. Czego nauczył się ten Tymoteusz, który miał tam później porządek robić? Czego właśnie? Wszystkiego składania u Jezusa Chrystusa. Gdyby sam ten Tymoteusz czy Paweł nieśli tych Efezjan, zabiłby ich ten ciężar. Jeden człowiek nieraz wystarczy. Nieść jednego człowieka. Fizycznie dam radę. Dałbyś radę. Ale duchowo nieść człowieka. Nikt nie da rady. Chociażby to był człowiek, powiedziałby ktoś, niewielkiego formatu duchowego. Nie da rady nikt. Nikt. Nieść go przez pielgrzymkę, cały czas nieść i nieść samemu. Nie da rady. Chrystus da radę. Chrystus może, dlatego ci Efezjanie mieli przychodzić do Jezusa Chrystusa i prosić też za Pawłem. Za tą śmiałością Pawła. Bo wiedział Paweł, że będą prosili, to Chrystus będzie wysłuchiwał. I wtedy będzie miał tą siłę od samego Jezusa Chrystusa, żeby następnym zanieść Ewangelię i ciężar ich doświadczenia przynosić samemu z powrotem do Jezusa. Ileż tam tych rzeczy. Koryntianie, Galacjanie ciężcy, ci wszyscy. Ileż tych rzeczy miał ten Paweł w swoim sercu. I dlaczego był takim bohaterem?
Dlaczego potrafił tyle tych rzeczy takich uczynić? Że, gdzie tyle mamy w tym Nowym Testamencie o nim? O tym, do których docierał. No właśnie, bo od samego początku się tego nauczył. Od Chrystusa to pojął. Że wszystko, co zobaczył u tych ludzi, on zanosił do Chrystusa. On dniem i nocą walczył za nimi w modlitwie. Prosząc, dziękując, walczył za nimi w modlitwie. Wiedział dobrze, gdzie siła Chrystusa była w tym, żeby znowu wychodzić do tych ludzi, o których wiedział, że będą krzyczeli: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Póki mają pełne żołądki, to jest im dobrze. Ale później będą wołali: ukrzyżuj. Sterowanie, gdzie była siła Jezusa Chrystusa? W tym właśnie zanuszeniu do Ojca wszystkiego. Zanuszeniu do Ojca. I w tym, że Ojciec mu dawał tą siłę. Że dawał mu przez to wszystko przejść. Chwała Bogu. 15 rozdział jeszcze. Do Rzymian, 15 rozdział. Jeszcze tu wspomnę o jednej rzeczy, którą też wiecie, ale jeszcze woli przypomnienia. Są wiele miejsc na tej ziemi jest, nazywających się pięknie, że od Chrystusa, którzy biorą nawróconych ludzi i wkładają na nich ciężar, którego ciężaru sami nie mogą ponieść. Rzucają tych ludzi w ogień, gdzie sami tego nie niosą. I później ci ludzie, wchodząc w ogień, bez Jezusa Chrystusa, bez tego właściwego przygotowania, giną. Odpowiedzą przed Bogiem. Ale Bóg ostrzega i mówi: jeśli jesteś w takim doświadczeniu, to wiej od takich ludzi. I nie krępuj się. Wiej do Chrystusa. Złóż to Chrystusa i szukaj u Niego wyjścia. Nie daj się przez tych ludzi. I tak też było w tym kościele. Można byłoby rzec właśnie pierwszym. Tam bracia starsi wystosowali pismo. Nie nakładamy na was innego ciężaru niż. I my wiemy, co tam było. Oni próbowali na nich zakon wrzucić. Próbowali na nich wrzucić różne rzeczy ze swoich wizji, swojego myślenia. Oni mówią: o nie. I tutaj w tym 15 rozdziale od 30 wersetu: proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga, by został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych, tak iżbym za wolą Bożą z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku. I tutaj właśnie widzimy to samo. Ten sam mianownik. Mówi: proszę was, bracia, przez miłość Ducha walczcie ze mną, wespół ze mną zanoście w modlitwach wszystko do Boga. Walczcie ze mną. Wiecie, kiedy ładunek niesie jedna osoba, również w duchowym wymiarze, to przynosi go do Chrystusa. To jest to ładunek, który składa u Chrystusa. I przejdzie przez to. Ale kiedy ten ładunek niesie 10 osób, gdzie tu nie mówię o jakichś sprawach osobistych. Nieraz jest tak, że porozmawiasz z jedną osobą i będziesz mógł przyjść do Chrystusa, ale nieraz są sprawy całego zboru, docierania do następnych. I wtedy rzeczywiście ilu z nas chce nieść ten ładunek? Ilu z nas na kolanach przynosi, modli, prosi. Mówi: ilu z nas? Wtedy mówi: Panie, mają być zbawione następne dusze. Mają się narodzić następni ludzie na nowo. Daj, Panie, aby zobaczyli pełnię Ciebie. Aby kiedy patrzą na wierzących, doznali tak silnej otuchy, żeby życie dla nich stało się niczym w porównaniu do tego, co Ty dajesz. Żeby stracili swoje życie, aby mogli zyskać Chrystusa. Daj im to. I wtedy ten zbór zaczyna się modlić. Jak modlił się tam, za tym Piotrem. Jak modlili się tam o Niego. Trwali w modlitwie. Zanosili to, ten ciężar razem. Tego kochanego brata. No i tak się zaangażowali, że kiedy pukał do bramy, to nie zwrócili na to za bardzo uwagi. Nawet kiedy ona przyszła i powiedziała:
Ale zaangażowali się w to całym sercem. Czy to było złe? To było piękne. Że oni wiedzieli, wołajmy do Boga, Bóg zdejmie ten ciężar. Bóg nas wysłucha. Wysłuchał? Jakże szybko, jakże cudownie, wspaniale. Jakże potężnie. Dzisiaj jest innym Bogiem? Dzisiaj nie słyszy? Słyszy. Tylko bada serca. Czy nam na tym naprawdę zależy? Czy chcemy tak przynosić to wszystko? I wtedy, że faktycznie te modlitwy zamieniają się. Potężne, pełne żarliwości wołanie do Boga. Przepełnione wiarą. Tak jak jest powiedziane w Ewangelii Marka. Kto woła, niech wierzy, że Bóg to już uczyni. Niech wierzy, niech woła z wiarą, że to otrzyma, a stanie się to. Niech woła z wiarą. No już, pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, już naprawdę ostatni fragment. I w tym naprawdę potrzebujemy siebie nawzajem. W tym potrzebujemy siebie nawzajem. Gdyby chodziło o rzeczy ziemskie i miałbyś do przeniesienia meble ze swojego mieszkania, robisz przeprowadzkę. Możesz wziąć tych wierzących, ale możesz również wziąć firmę przewozową. Przeprowadzki. Weźmiesz tą firmę, ona cię przeprowadzi z miejsca do miejsca. Można to zrobić. Ale w duchowym wymiarze, kiedy będziesz miał ciężar zanieść brata, siostry, weźmiesz firmę transportową? Weźmiesz firmę? Weźmiesz jakiegoś człowieka gdzieś tam sobie? Żeby ci przeniósł ten ciężar? Może być siłaczem wyspecjalizowanym w noszeniu, ale tylko ci, którzy znają Chrystusa. Tylko ci, którzy są mocni w Chrystusie Jezusie. Ci będą gotowi ponieść to. Przynieść to we właściwym duchu do tego Chrystusa, który to przyjmie w tym momencie, kiedy zobaczy skruszone serce, kiedy zobaczy uniżonego ducha. Ci będą bardzo często przed tym jeszcze zaniesieniem starali się poznać tą osobę, która mówi, weź mi to. Czy naprawdę chcę? I nieraz może być, że taka osoba będzie odprawiona z kwitkiem. Będzie odprawiona bez przynoszenia. Dlaczego? Dlatego, bo ten sługa Boży powie, czy służebnica, że Bóg bada serce. Bóg bada serce. Jak przyjdziesz ze złym sercem do tego Boga, to jak masz ściągnąć z ciebie to? Jeśli nie ukorzysz się przed tym Bogiem, nie uznasz, że jesteś w tym winny, że ten ciężar to jest twoja wina, że ten ciężar to jest twój grzech, że to jest twoje nieposłuszeństwo, to jak on ma ci go ściągnąć? Dlaczego ma to zrobić? Dlaczego ma uzdrowić? Dlaczego? Dlatego nieraz jest tak, właśnie na tym polega poznanie Jezusa Chrystusa. I ta piękna umiejętność pomocy sobie nawzajem, że jeśli widzisz właśnie to serce gotowe, to też przychodzisz do Boga i to zanosisz. A ty, jeśli masz ten ciężar, to widzisz. To jest ta osoba, która w pokorze i uniżeniu staje przed Bogiem. I widzisz, że ona może to przynieść do Boga. I wiesz, że ona ci pomoże to przynieść do Boga. Dobrze mieć takich, ktoś by powiedział, specjalistów. Dobrze mieć takich specjalistów blisko siebie. Dobrze jest. Oczywiście największym jest Chrystus. Nie pomija to zupełnie Chrystusa. Bo On używa swoich dzieci, dlatego żeby te dzieci razem się wiązały miłością i mogły sobie pomagać. No i ten Tymoteusza, drugi rozdział. Zresztą Tymoteusza, drugi rozdział, od pierwszego wersetu. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. I zobaczcie tutaj, co ten mówi ten Paweł, który mówi, żeby się nie zajmować rzeczami tego świata. Żeby się nie zajmować tymi rzeczami, nająwszy się do tego wojska. Zobaczcie, co on mówi. Napominam was, zanoście błagania i modlitwy i prośby do Boga. Zanoście. Nie o to chodzi, poznawajcie ich,
Zgłębiajcie politykę, zgłębiajcie, co oni robią. W żadnym wypadku, mówi, nie zajmuj się tym, człowieku. Ale kiedy będziesz widział tych rządzących w swoim kraju, kiedy będziesz widział tego swojego przełożonego, który jest pogubiony, co z tym robisz? Paweł mówi, przynoś go w modlitwie do Chrystusa. Zanoś go do Chrystusa. To jest, można powiedzieć, jeszcze jeden dział tego. Aby co? Aby rzeczywiście mogli się nawrócić. I wtedy będziesz wołał za nimi. Jak potrzebuję. Potrzebujemy, każdy z nas, tego, żeby taką mieć relację z Chrystusem. Żeby taką mieć bliską więź z Jezusem Chrystusem. Żeby móc wszystko Mu przynosić. I żeby On nas mógł wysłuchiwać. Ileż to razy jesteśmy naprawdę zgniewani nieraz na tych swoich przełożonych, którzy nieraz już nam dali w kość, słuchając się swojego Pana, swojego władcy. I co wtedy zrobiliśmy? Wołaliśmy, Piotr mówi dalej za Pawłem i razem mówią to samo. Przebaczaj, ale przebaczenie zawsze łącz z tym, że nie nieś ciężaru na sobie tego człowieka. Nie myśl sobie teraz, ileż to on mógł mi tak krzywdy porobić. Ileż to on mógł mi tego zrobić. Zobaczcie, nieraz wśród wierzących przeżywamy jakieś doświadczenie. I co robi z tym ciężarem? Chodzisz i myślisz, ile on mógł mi zrobić krzywdy, ten współbrat, ta siostra. Co się dzieje? No właśnie, chodzisz z tym ciężarem. I z każdą chwilą, niestety tak jest, ten ciężar się zwiększa. Im dalej jesteś od Chrystusa z tym, tym ten ciężar się naprawdę zwiększa. I później właśnie jest ten korzeń goryczy, o którym pisał Paweł. Później jest to naprawdę korzeń goryczy, który kala już wielu. A właśnie niestety, ale najczęstszą przyczyną jest to, że ten człowiek nie zrobił tego, co miał od początku zrobić. Nawet jeśli coś zobaczył, nie składał tego u Jezusa Chrystusa i nie walczył za tym bratem, za tą siostrą u swojego Pana. Ale sam starał się to sobie z tym poradzić, to ogarnąć. I bardzo często później trucizna powoduje takie zatrucie, że sam Chrystus może tylko pomóc. Ona się tak rozprzestrzenia szybko w duszy człowieka, że Chrystus ma na wszystko antidotum. On wszystko może zabrać. On wie, jak odtruć tą truciznę. Ale człowiek musi przyjść do Niego. Człowiek musi przyznać się do tego, pozwoliłem Panie na to, żeby ona, ta trucizna, zdziałała. I dlatego później rzeczywiście Pan odtruwa i napełnia radością i szczęściem tego dzieła, które chce dokonywać dalej ze swoim ludem. Potężnego dzieła zbawienia. Chwała Bogu za to. W Jezusie Chrystusie. Niech będzie Jego Duchu Święty. Amen.